jadę na spotkanie z widzem na Willy Boysu. Kto to będzie, to zobaczycie. Ciekawe, co za sprzęt ma. Na kole śmiga, wiecie? To nieźle. Ale ma maszynkę jakąś fajną. Akurat tak się zgadało. Jestem ciekawy, co ma za maszynę. Dawno się nie widzieliśmy. Siema! Co ty masz za maszynę? Rieju. Rieju? Kurczę, a wiesz co, ci powiem tak szczerze, nie? Jak ją zobaczyłem, to mówię sobie MRF-a. Czemu tak mi się od razu to... Po napisach, czy co? Nie wiem, no podobna budowa. Podobna budowa. A Rieju to jest supermoto i to jest jaka pojemność? 125. O kurde. I co, lepszy niż Ogar? Nie, na Ogarze było lepiej. Lepiej? W sensie tak zupełnie inna w ogóle konstrukcja, tak na Ogarze jakoś lepiej niż na koniec. Aha, a powiedz, to jest oryginał? Nie. Oryginalnie była 50 w busuwie AM6. A no właśnie. Od R-ki sobie 25 silnik. O, kurczę, ale to powinien mieć wygar, nie? No, 15 koni ma. Rama, oryginał, wszystko? Tak, bo Rieju wychodziło w dwóch wersjach. MRT50, MRT125. I MRT125 ma tą samą ramę, tylko trochę inne sanki, dlatego sanki musiałem przerobić. Aha. Zdecydowanie dorobić tylne. Ale masz takie, wiesz, to takie rasowe supermoto teraz, nie? No. Ja myślę, że powinieneś być zadowolony z tego. Jestem zadowolony. No projekcik fajny, ci powiem. I kolorystyka też fajna, co za wydech dałeś? Jeszcze projekt. To jest markowy, tak? Znaczy to jest akurat replika, nie? Replika. Ile za taki wydech trzeba dać? 200. No to niedużo. No. No to jest dobrze. A, uchwyt został. I się ma dobrze. No. Nie no, fajnie ci powiem. A co on ma tutaj? Takie węże zbrojone dałeś? No, do chodnicy. Do chodnicy. Wentylator ma też? Też, wentylator jest. Ło, wow, no to kurze ci powiem. Czyli na mieście można wariować. No. Kurde, ale się fajnie zgadało, co? No. A ty ze szkoły, czy co? Nie, byłem w kinie. Miałem jedną sprawę załatwić, odebrać paczkę, no i tak mówię, zadzwonię, zapytam, bo akurat na myjni byłem. Aha, aha. No, mówię, zadzwonię, zapytam i tak się złożyłem, że też jechałem. Słuchaj, Filip, jak chcesz, to wbij w niedzielę, teledysk będzie kręcony z buku. O. O 19. Gdzie? Na galerii. Na galerii. No. A, na galerii, no to wbiję. No, pośmigamy na kole. No. Nagrają nas. Masej będzie nagrywał. Fival Garage. Łe tam. Ale ci powiem, tak się ucieszyłem, bo akurat byłem już cały ubrany, nie? No. Tylko mówię, ktoś tam miał do mnie przyjechać i mówię, czekałem. I mówię,
I ja nie mogę, no Filip, kurde, dobra, mówię, akurat już byłem cały ubrany, tylko czekałem na niego, nie? Jak ty mi napisałeś, nie? No i się ucieszyłem, mówię, kurde. To co, polatamy może razem? To polatamy. No dobra. Będzie lot zsynchronizowany może. Może się uda, nie? To dopiero będzie. Ja muszę wykorzystać każdą chwilę na Willy, no bo ten teledysk będzie kręcony. Na kole śmigać. Najlepsze. Wychodzi ta wolna guma. Fajnie, coraz wyżej Filip podnosi koło. Yeah.
podnosi właśnie na tym rieju. Ale wiesz co, Filip? Na tym wyżej podnosisz koło niż na tym ogarze. Aha, a ja z trójki na czwórkę najlepiej mi wychodzi, nie? Opowiada, jak to tam długo go składał, co zamierza w ogóle w sezonie robić. Pięknie. Pięknie. Wow. Coś pięknego. Ale wiesz co? Nie wiem, tak mi się może wydaje, wiesz, może jakbyś założył wydech, nie przelot, no, a spróbował założyć taki w miarę oryginał, żeby no, był ten DB Killer, mi się wydaje, że powinieneś mieć go mocniejszego. Z dołu. Z dołu, no. To coś tak słyszałem o tym właśnie, że nawet jakby katalizator wsadzić, taki po prostu to stłumi trochę, stłumić, to ponoć będzie mocniejsze. Wiesz co, powiem ci, to lepiej będzie ci na kole, pokombinuj, może po prostu ci się trafi jakiś taki wydech. Wiesz co, ja mam, ale byś musiał znowu go ucinać, to, no, to lepiej nie, bo mam razem z kolankiem, wiesz, od tego, to szkoda by było to ucinać, bo mam tutaj to całe, wiesz. No. Ale jak ci się kiedyś by trafił, żeby był z DB Killerem, nie wiem, od jakiegoś małego ściga, ale mi się wydaje, że ten motor, będziesz zadowolony z tego. A jak długo go już masz? Masz. Ile jeździsz już? Od stycznia jakoś jeżdżę. Od stycznia i nic mi nie dzwoniłeś? Znaczy od lutego to już tak jeżdżę, że zarejestrowany, bo... Aha, aha. Nie tam po podwórku, czy po czymś tam, po drodze polnej. Ale wiesz co, będziemy mogli się ścignąć, przyjadę skuterem. No. I zobaczymy. No, 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 no bo to jest R1, no kurde, jakby nie patrzeć, no, no taka prawda, nie? No, a słuchaj Filip, mogę kawałek się przejechać tu do tej wysepki, zobaczyć? Mam nadzieję... Kurde, ale bez koła. Bez koła. Dobra. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.